Słuchajcie, bo jest coś takiego. Oj. Jest coś takiego, że... Czekaj, bo tu jest... Uważaj, Robert, jedź. Jest takie słowo, którego... Jest zdanie, którego nikt nigdy nie napisze. Woźnica krzyknął do konia... Znaczy, może to nie jest krzyk, nie? Ale cmok. Czekaj, stój. No i teraz Eliza dochodzi do wniosku, jak to napisać? PFZDU. No i co, jak to napiszesz? Woźnica krzyknął do konia PZWZU? Może WC? Nie krzyknął WC. A jak? Koźnica krzyknął do konia. A propos konia. Koźnica krzyknął do konia. No. Nie, ale napisz to. M-ła-a-a. To jak to napiszesz? M-ła-a-a. Aha, rozumiem. Idzie woźnica z koniem i mówi do niego. Ej, mnie m-ła-a-a. A koń na to. Co ty do mnie opowiadasz w ogóle, nie? Człowieku, ty. Okej, No? Okej, odnowę. No jak to napiszesz? Sytymok. Sytymok? To jeszcze tym bardziej, jak idzie woźnica z koniem i mówi... Koniu, simo okok. No koń, czy to już w ogóle cię podjęło? Nie. No, to wymyśl. Coś jest B. Coś jest B? B. No gdzie tam jest B? M. No, ale ja wiem. No. M, łe, łe. Bo to już w ogóle, daj spokój, bo już koń zgłupieje całkowicie i zamieni się w osła. Nie, M, łe. Że jednak tak. Weź, już nie wymyślaj, bo... Woźniczak krzyczy do konia. M, W, A, H. Młach? Młacha. Tak mła. Mła? Jak mła można do konia wołać? Mła, czyli piękny, tak? Albo mój. Po francusku. Mła. Koniu. Mła. O Jezu, z tymi córkami moimi w ogóle nie potrafię chodzić. Nic a nic. Nie wiem chodzić. Ale tylko to, no właśnie widzę. Właśnie widzę. Nie wiem chodzić taka. No widzę właśnie, jak umiesz chodzić. O. O. Tu mamy kamerkę teraz pięknie ustawioną, nie? Ale ciepło. Ciepło jest i ciężko. Tutaj macie fajne chaty, tutaj strzechą kryte. Takie góralskie. O, tam jest piłka. Piłka góralska też jest. BMW góralskie. Wszystko, nawet toj góralski jest. Nie wszystko jest góralskie. No nie wszystko jest góralskie, tym bardziej, że jesteśmy w Niderlandach. A tutaj gór prawie, że nie ma. Te. Gór całkowicie nie ma taka. Są. Nie ma gór. Są. Nie ma gór w Holandii. Są, ale wydmy. Wiesz, co są wydmy? Na plaży takie są te, z piasku. Wiesz? No dobrze. Dobrze, że wiesz takie rzeczy. W szkole cię tego nauczyli? Na zdrowie. Nie wiem, bo mi dopiero powiedziałeś. A widzisz, będziesz mogła teraz zabłysnąć w szkole. Ja wiem, co to są wydmy. A oni powiedzą, Eliza, siadaj! Spokój! Ty nie będziesz pyskowała. Do oślej ławki albo gdzie tam, na groch klęczeć. Nie, tak nie robią, nie? Nie. Powiedzą. A co pani powie? A co to są wydmy? A ty zabłyśniesz wtedy inteligencją i powiesz, tato pani odpowie. Podam numer telefonu. Możemy iść tą stroną? Nie. Możemy tędy też iść. Chociaż nie, nie wolno tędy iść, bo to jest prywatny ten, posesja prywatna, wiesz? Mhm. I nas psami puszczują. Albo innymi jeżami. Jestem gorąca. Oj, bo jest ciepło fajnie. Gorąco jestem. Oj, Jezu. Jeszcze tylko 15 km i będziemy na miejscu. Chyba nie 15 km. No, ale tam 500 metrów, no. 500 metrów nie, może 700. Niecały kilometr będzie. 9,99. Co ty opowiadasz? 999 metrów. 9999? To jest niecały kilometr. Minus ile to jest kilometr? Jeden. Metr.
No już taka inteligentna to ty nie bądź. Mam złą końcówkę. Pokaż. Może, no. A, idź. No masz, tylko muszę jeden buchać chciał. Masz. Idź nią. Zepsułaś wszystko. Eliza, a umiesz na nosie zagrać? Ja umiem, że... O, a ty umiesz na słupie zagrać. Chodź. Może cię ktoś puścić. Jednak nie. A dla nas już jest koniec niedzieli. Teraz idziemy obiad zjeść. Miały być piersi z kurczaka, ale będzie kotlet z kabobem. I tacy jesteśmy zmęczeni, że nie wiem, czy dojdziemy. Zostało nam jeszcze 682 metry. O, proszę. Jak ona się śpieszy tam do chaty. Do komputera lapie. Tfu, raczej. Lapiej. To zrobiłem? Spączkowałeś bardzo dobrze. Spączkowałem? Spączkowałeś. A co znaczy spączkowałeś? Że bardzo dobrze spączkowałeś. A ja nie wiem, co to jest w ogóle. Trochę tak jak tak sarkastycznie, że bardzo źle. Sarkastycznie bardzo źle, ale żeś powiedziała, daj spokój. A ty mądre słowa wypowiadasz tutaj. Może się indywidualizujesz z rozentuzjazmowanego tłumu, co? Zdywidualizowałam się z rozjantowego tłumu. No, szczególnie tego rumiankowego tłumu się bardzo wyindywidualizowałaś. No, bardzo dobrze, no, idealnie. Pamiętam, kiedy byłam młodsza, wyindywidualizowałam się. Wyindywidualizowałam się, no. Wyindywidualizowałam się z rozwiązłego tłumu. Teraz rozwiązłego, ładnie. Z rozwiązłego tłumu, no to nieźle, nieźle, dziewczyno moja, ty. A jej córka, paszła. Idź tam pokrzywy lepiej, tu masz pokrzywy, połóż się, może cię tam ochłoniesz troszeczkę. Wyindywidualizowałam się z rozentuzjazmu. Rozentuzjazmo. Rozentuzjazmo tłumu. Dobra, okej. Okay. A Mawonego to co, nie było?